O matko, nie wiem, czy to jest dobry znak tutaj. Rozdziobią nas kruki i wrony. Był taki wiersz. Witam, celtycki. A brnę tutaj przez pole, próbuję się dostać gdzieś. Zaraz wam pokażę, gdzie. Jest niedziela, jest dosyć w czas. Jest gdzieś godzina 12. A ściemnia się koło 5, także mam 5 godzin. Podejrzewam, że będę tutaj może z 2 godziny. Na samym obiekcie. Zaraz wam pokażę. Wstałem rano, wyjrzałem przez okno. Mgła, wszędzie mgła, biało, tylko było widać jeden komin od domku, który był tam gdzieś 100 metrów dalej. I ten komin w tej mgle jakby się unosił i to mi się skojarzyło z wieżą zamkową. No postanowiłem sobie włączyć jeszcze dodatkowo klanad. Nie wiem, czy ktoś kojarzy klanad, zespół, który to starsze pokolenie na pewno kojarzy. Zespół, który robił muzykę do tego serialu Robin Hood. O, mam całą płytę, tych kawałków nie ma tam dużo, ale każdy jest fajny, każdy jest inny, każdy jest klimatyczny. No jakby te dwie rzeczy, ten komin i ta muzyka tutaj mnie zachęciły do wybrania się tutaj w plener. Mam dzisiaj ze sobą gumiaki, mam dzisiaj ze sobą pancho, czy tam poncho, nigdy nie pamiętam, ale pancho kojarzy mi się zawsze z Sancho Panza, nie wiem czemu. No prawdopodobnie dlatego, że podobnie brzmią. Moment. No to było najbardziej nieudolne przejście pod tym pastuchem elektrycznym, jakie pamiętam. No komin, zamek i później jeszcze muzyka średniowieczna. No to wszystko sprawiło, że znalazłem się tutaj. Zamek w Ballincollig, dosyć dobrze zachowany, zbudowany po tej inwazji Normandczyków na Irlandię, zbudowany bodajże przez Sir Henry Cole. Tak się nazywał też od nazwiska tego pana. Cole wzięła się nazwa tutaj tej mieściny Ballincollig. Ballincollig w tłumaczeniu The Town of Coles, czyli miasteczko Colesów. O, zamek dosyć dobrze zachowany w porównaniu na przykład z tym w Carrigaline, gdzie tam byłem jakiś czas temu. No to o wiele lepiej. Z tego co wiem, ten mur po stronie zachodniej jest cały zachowany i tutaj gdzieś po stronie wschodniej, wschodnio-północnej, czyli tam jest mała jaskinia, która była prawdopodobnie wcześniej wykorzystywana do trzymania albo więźniów, albo jako schronienie przed ewentualnym atakiem. No wieża jak widać stoi, jest tam okno, to nie jest okno, to jest oryginalne wejście do tego zamku, czyli brama. A tutaj jest druga wieża i gdzieś jeszcze jest tutaj stodoła, czyli barn. Co będę robił dzisiaj? No, mówiłem wcześniej, że będzie odcinek historyczno przyciągam że będzie odcinek historyczno sprzątaniowy. Mam ze sobą dwa worki, zabrałem, ale z domu nie zabrałem rękawiczek. Na szczęście pani, która tam mieszka, nie widziała jak idę, pytała się czy idę na zamek. Ja mówię tak, idę na zamek. O, widzicie, tutaj już się zaczyna. Się pytała co będę robił, ja mówię, a chciałem tam posprzątać. I przypomniało mi się jak z nią rozmawiałem, że o, tutaj w kopy, że zapomniałem rękawiczek. Pani dała mi parę par, chyba 5 albo 6. A także rękawiczki mi się tutaj nie skończą. Mam ze sobą o, zmachałem się tym chodzeniem i gadaniem. Mam ze sobą termos z ciepłą herbatą i mam ze sobą jeszcze pół rolki, tak zwane breakfast roll w Irlandii, czyli bagietka tam z kurczakiem i tak dalej. No tak jak mówiłem, tutaj ten mur po stronie zachodniej zachowany.
po stronie północnej tak samo, tu jest jedna wieżyczka, jakaś taka skrócona, nie wiem czy tak było oryginalnie, tutaj jest druga, tam są jakieś schody w środku i tutaj jest, a się zmachałem, jest jakaś data 1857, prawdopodobnie data, którą tutaj wbił jakiś tam kolejny właściciel. Dobra, wbiję tu do środka za chwilę, jak widać jest dosyć wysoko, będę musiał podskoczyć albo założyć te takie, co się zakładało na nogi, sprężyny się skakało, albo to co miał inspektor Gadżet. Moment. O, tutaj widać armia wyzwoleńcza na tych terenach jest jeszcze cały czas aktywna. A jakieś tam okienka dla łuczników tutaj od strony zachodniej, tutaj jest jedno też od strony północnej. No i tutaj jest plac zamkowy. Tam jest też jakieś chyba albo dziura w murze, albo tam było kiedyś przejście. Dobra, za chwilę jeszcze się włączę, wam to tutaj wszystko lepiej pokażę. Na razie się rozpakuję. Sorry za przeciągnięty wstęp. Widok tutaj na tą drugą wieżyczkę. Są schody, spróbuję się tam dostać za chwilę. Na razie jestem cały czas tutaj na parterze. Ten taki główny hall. Raz, dwa, trzy, cztery, gdzieś 4,5 metra kwadratowych. O sorry, tutaj jest bardziej wyciągnięty, tutaj jest może 6. O, widać dobrze sklepienie tutaj nad tym wejściem. Wszystko ładnie tutaj zbudowane. Kamień tutaj ten, przy którym była ta brama oryginalna, jak widzicie, jeszcze zawiasy zostały tutaj ze średniowiecza w bardzo dobrym stanie. Można widzieć, jak oni tutaj, jaki mieli fach w ręku ci ludzie, którzy zamki budowali. No, wygląda jak teraźniejszy. Kwestia sprzątania. Jak ktoś zbiera kapsle albo chce zacząć zbierać kapsle, to tutaj na tych 24 metrach kwadratowych, nie wiem czy dobrze policzyłem, kapsli i zawleczek jest dokładnie 68 524, no i tyle samo jest tutaj szkła rozbitego. O, podejrzewam, że tutaj jedyna opcja, ja te puszki tutaj zabiorę, ale taka jedyna sensowna opcja to jest tutaj przyjść ze szczotką taką z grubym włosem, czy się mówi z grubym włosiem. Dobra, spróbuję tutaj wejść na górę, tam coś słyszałem przed chwilą. O, dosyć wąskie przejścia, ktoś z nadwagą na przykład, szerszy w barkach, by tutaj miał problem wyjść. Tu jest bodajże stanowisko łucznicze. Tutaj w tym miejscu, tu jest następne, czyli tutaj byłaby obrona tej strony północnej i północno-wschodniej. Jakiś ptak jest z góry. Moment, próbuję się dostać wyżej. O, tutaj dosyć stromo i te stopnie, jak widzicie, są bardzo wąskie. Dobra, tutaj schody się kończą, do góry już nie idą. Jakiś ptak wyleciał. Raz, dwa, trzy. Jakieś takie półki tutaj. O, coś tutaj było kładzione. Możliwe, że jakaś biżuteria. Jakieś skarby. O, tutaj kolejne. O, na świece prawdopodobnie i na takie przedmioty użytku codziennego.
Od schodów na górę to jest już chyba... A nie, sorry. Dalej są schody na górę jeszcze, ekstra. Teraz się trochę zgubiłem, gdzie jestem. Strona... Sorry. Aha. Tam jest południe, strona północna tutaj. To okno. Też chyba wydłubane tutaj. No, choć możliwe, że to tutaj było. I tutaj na przykład było łóżko. Tam jest znowu dziura. Dobra, spróbuję jeszcze wyżej. O matko, te schody. Dosłownie tyle buta mi się mieści. Moment, bo nie mam dzisiaj ze sobą na czoło tego do GoPro. Czyli muszę to robić jakoś jedną ręką. Wow, mega ślisko. Jakby ktoś chciał odwiedzić zamek w Balinkolik na przykład z dziećmi, to dzieci przodem puszczać zawsze. W razie czego jak spaną, to spaną na was. A jest szansa, że się uratują. No tutaj dosyć jasno. Mam wszystkie cztery okna powybijane. Ktoś wybił tutaj szyby. No, oczywiście tych szyb tutaj nigdy nie było. Dosyć fajny widok już tutaj wyżej. Jakieś metrów nad ziemią, 30 może. No, widać całą okolicę. Dosyć fajna miejscówka, żeby tutaj na lince pojechać też. A i znowu na tą drugą wieżę. No, zaraz tam będę. No, pada cały czas. Pada, a tutaj nie ma sufitu. Ktoś zakosił sufit. I znowu są dziury. A na tych dziurach tutaj coś było. Jakieś konstrukcje drewniane prawdopodobnie. Tutaj jak widzicie tą jedną, sorry, tamtą wyżej, ona jest na takiej samej wysokości jak tamta. Czyli tutaj coś szło. Tu jest tak samo. Tutaj i tutaj. Możliwe, że były tutaj jeszcze schody. Schody drewniane i tam na przykład było u góry łóżko. Jeszcze tutaj tylko raz widok na schody, zanim się zabiorę do sprzątania. Widać, jak one są ładnie tutaj, wszystkie te kamienie zaokrąglone. No, czyli dosyć dużo pracy tutaj w to włożone. Tam jest miejsce na świeczkę, tutaj tak samo, żeby było widać, gdzie się schodzi. O, z tą świeczką się tutaj prawdopodobnie chodziło cały czas, szczególnie w nocy. Przemieszczało się ją z jednego miejsca na drugie. Jak się schodziło, to się tę świeczkę zabierało i zostawiało na dole. A jak się wchodziło, to później z powrotem się tutaj odkładało. Jakaś tam zaprawa jest pomiędzy kamieniami. Prawdopodobnie zaprawa zrobiona tą samą, wytworzona tą samą metodą, co w latach 1700 i 1800, czyli w jakichś takich prostych wapiennikach. Wapienie spalane na przemian warstwami z jakimś tam tworzywem palnym. Prawdopodobnie były to tak samo krzaki kolcolistu, czyli gors albo furce, jak oni tutaj na to mówią, takie żółte kwiatki z kolcami. Robił się tlenek wapnia i to się mieszało tutaj z jakimś żwirem. No i jest zaprawa tutaj, ten żwir tutaj widać. Co mam się pokazać, tutaj jest jakiś wrzut, no właśnie z tamtych lat. Pierw myślałem, że to jest tutaj nowsze, ale widzę po czcionce, że jest stare. Nie wiem, czy to widzicie. O, to jest do góry nogami teraz. No, także coś tam się jeszcze zachowało. Dobra, schodzę na dół. Większe rzeczy tutaj idą tylko do... Sorry, muszę trzymać w jednej ręce kamerkę.
latarkę i worek. Jakieś tutaj większe rzeczy, te, które weszły. Jeszcze robię tutaj drugą rundę. Staram się pozbierać te wszystkie puszki. Puszki, jakieś plastiki. Tutaj tak samo. No, po tej pierwszej rundzie worek się już zrobił ciężki. Waży już z jakieś 2 kilo. Zaraz pokażę, ile tam weszło. I tutaj jeszcze druga runda. Parę śmieci tak samo wyszło. O, z tym, że jak mówiłem wcześniej, tutaj dużo szkła potłuczonego i zakrętek, zawleczek. Jak ktoś może mieszka tutaj niedaleko, balinkolik. Nie ma co robić w niedzielę z dziećmi. Mógłby się tutaj wybrać i mnie poprawić z taką szczotą z grubą włosem. Moment. Jest dziś 1/3 tego dużego worka. Dobra, przesunę się na... Założę swoje poncho. O, cały czas pada. Założę swoje poncho, które jest tutaj wciśnięte. I przejdę się po... Już tam widzę śmieci. I przejdę się po placu zamkowym. Zrobię ten plac zamkowy i spróbuję się tam dostać do tej drugiej wieżyczki. Ach, to jest masakra. Dobra. No muszę tutaj jakoś się stąd wydostać. Nie wiem, ile jest tutaj wysokości. 1,80 m. Z 1,60 m. Jakiś będzie skok. Jump. A jakiś błyszczyk chyba do... A jakiś kosmetyk. Butelka. Puszka. Opakowanie po Pringles. Kolejna butelka. Kolejna puszka. To wszystko tutaj. Koło wejścia. Moment, jest tego więcej. A już widzę tutaj dziury po... Dziury po kretach. Krety były tutaj i szukały jakiś monet, jakiś... Jakiś staroci. Zawsze, gdzieby się nie poszło na jakiś zabytek, są dziury po kretach. Tu jest kolejna. Sorry, te dwie są tutaj faktycznie po kretach, ale ta tutaj jest rozkopane. Pozdrawiam. No, jeszcze raz plac zamkowy, jak widzicie, pada. Tam idę za chwilę, tam będę wchodził. Ta ściana, przy której były schody, tam jak ludzie schodzili, się o nią opierali, cała jest wypchana na zewnątrz. Jak widać, no, ma kształt schodów. Jest pod kątem iluś tam stopni, 46,5. A tutaj co? A dopiero teraz to zauważyłem. A tutaj jest jeszcze jeden pokój. Tutaj są jakieś lochy. Moment, mamy gdzieś latarkę. A tutaj są lochy i tam u góry są okna. O! O, tutaj z tego dopiero. Tu jest sprzątania na przynajmniej dwie osoby, jak nie trzy.
spróbuję kogoś namówić, może będzie jakiś odcinek z gośćmi. Szadon. Może być jakiś odcinek z gośćmi. Tutaj było palone. Tutaj bodajże były... możliwe, że tutaj było palenisko. I tutaj te wszystkie kamienie są okopcone. Możliwe, że były okopcone już za czasów, jak tutaj ten zamek był użytkowany. Wow, widzę monety. To by pomyślał, że tutaj jakieś monety wyjdą. Widzicie je? Ja je widzę tutaj. Moment, zrobię tą rękawiczką, bo... Co my tu mamy? Mamy tu... Widać? 1 euro. O, znany tutaj... Znany napis. A to by było na tyle. Ktoś tutaj chyba siedział, albo możliwe, że leżał. Stawał na głowie. O, tutaj jest kolejne euro. A mam 2,15. Moment, spróbuję tutaj jeszcze trochę pogrzebać. Ktoś chyba nie miał latarki. Tam widzę opakowanie z gumy do rzucia. O, tutaj kolejne. O, zrobił się odcinek. Odcinek z szukaniem skarbów na zamku. Tu wszystko chyba. No to wszystko. No, 2 euro wyszło. Co ja mówiłem wcześniej? No, że 2 albo 3 osoby. 3 osoby by się tutaj przydały i mówiłem, że może będzie odcinek jakiś z gośćmi. Może mi się uda kogoś namówić, albo sam się może ktoś zgłosi, kto by chciał z Celtyckim tutaj to ogarnąć, ten zamek, ale jakoś tak fajnie i w miarę dokładnie. I to wszystko tutaj chyba ze skarbu. No, podejrzewam, że tutaj tych monet nowożytnych będzie jeszcze więcej, ale nie będę tutaj w to nurkował dzisiaj, bo... Dobra, ogarnę tutaj ten plac zamkowy tylko. O, tutaj tego jest za dużo. A możliwe, że za tą ścianą tam coś jest jeszcze. Możliwe, że trzeba tutaj jakoś... O, sorry, stałem jeszcze na monetce 5 centów. Dlatego jej nie widziałem. Możliwe, że tutaj trzeba jakoś kombinację tych kamieni nacisnąć, wtedy to się tutaj rozsuwa. Ja spróbuję taką typową kombinację. Nie, ten mechanizm tutaj rozsuwania już jest niestety zardzewiały. Także będę musiał pamiętać, żeby tutaj przyjść z WD-40. Dobra, nie będę już tutaj wam gadał głupot. Wychodzę stąd, bo tutaj jest... A tyle się nazbierało. Cały wór dobroci, dosyć ciężkie. No, na tym etapie już jakieś 5 kilo waży. A tutaj jeszcze raz widok na wieżę tą główną, zamkową. A tutaj dwie basztówki, jedna chyba była tam, ta przerwa, co widzicie, tam chyba jeszcze była jedna wieża, tutaj jest druga kolejna, tutaj jest strona południowa tego zamku. Od strony północnej tam żadnych wież nie widzę. Tam coś jeszcze było w tamtym rogu, nie pamiętam. Też z kamienia i tam była ta mini jaskinia, też tam spróbuję zajrzeć. No, spróbuję tam pierw się jakoś dostać. Jak widzicie, tutaj mur od strony wschodniej kończy się tutaj w tym miejscu, jest ścięty, to nie jest naturalne ścięcie, on tak nie wygląda, on szedł tutaj dookoła, jak widać tam jeszcze są resztki kamienia. Tutaj wszędzie tak samo jeszcze, no tutaj kamień już nie wystaje, ale... O, tam znowu wystaje, tam. No i szło tutaj wszystko dookoła, obwarowane murem.
O, murem dosyć wysokim. Nie wiem, ile on ma tutaj metrów, ale od tych 5 metrów ma na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, gdzieś 5-6 metrów. Także, żeby na taki zamek, jak się to mówi, wjechać komuś na zamek. No jakieś drabiny i tak dalej, pale, oni tam już mieli swój sprzęt, ci najeźdźcy. No tutaj jakieś tam jeżyny, które prawdopodobnie, jest ścieżka, które prawdopodobnie miały chronić tutaj tą część zamku, żeby się ludzie tutaj do niej nie dobierali, ale jak widać, ludzie średniowieczni wszędzie wlezą i tutaj też zostawili swoje średniowieczne nawyki w tym miejscu. No tak samo śmieciowisko. Nawet tutaj na tych półkach, tutaj też jest okno, nie mam pojęcia, czy tutaj z tego okna strzelano z łuku, ale tu też była jakaś półka. Gdyby strzelano z łuku, to tutaj w tym miejscu kładziono by strzały. O, to są wszystko odpryski od butelek. Te butelki prawdopodobnie były tutaj rzucane gdzieś, po prostu rozbijane, roztrzaskiwane o tą ścianę. Teraz zrobił się odcinek o patologii historycznej. Tu tak samo śmieciuchy. No i wszędzie kruki. Próbują tam się jeszcze jakoś dostać do tych resztek mięsa, tych wszystkich poległych rycerzy średniowiecznych. Moment, bo tutaj mi podwiewa moją kiecę. A tutaj znalazłem jakieś średniowieczną biżuterię i tutaj jest średniowieczna łyżka. No ta łyżka w dosyć dobrym stanie tutaj. Sreberko? Zostawię to tutaj. Prawdopodobnie nie sreberko. Ale jak widzicie tutaj, no tak samo jest kwadrylion fragmentów szkła, zawleczek. Jakieś tam puszki ze znaną firmą. Druga znana firma. A tutaj kolejne okno. Patrząc się do góry, tutaj kolejne okno. I tutaj nie jestem pewien, czy tutaj kiedyś była oryginalnie brama albo jakieś wejście. To jest chyba tylko wyburzone tutaj. Z tego co się orientuję, to wejście jest tutaj. No i też głupotą byłoby robić wejście na zewnątrz zamku. Patrząc się do góry, tutaj tych otworów jest trochę więcej. Tutaj są dwa. Tu są dwa kolejne. W te otwory byłyby wrzucone pale drewniane i tutaj byłaby podłoga z drewna na całej długości. Prawdopodobnie gdzieś tutaj w tym miejscu byłby otwór na drabinę drewnianą, bo nie widzę tutaj, żeby dojście do tych schodów było też zburzone. To jest wszystko tutaj płaskie. No, czyli gdzieś tutaj w tym miejscu szłaby drabina tam, no, do tego miejsca i od tego miejsca już drewniane schody tam na górę. No też wszystko ładnie wykończone, te kamienie, jak widać. A jakieś tam otwory też na jakieś tam półki po prostu porobione. No, tych półek tutaj jest więcej, można przypuszczać, że tutaj w tej wieży mieszkała jakaś kobieta. No wiadomo, zawsze jakieś sukienki nowe, z bazaru średniowiecznego, jakieś buty skórzane. No to wszystko trzeba gdzieś trzymać. Dobra, to by chyba było na tyle. Spróbuję tutaj wrócić. Nie spróbuję, tylko na pewno tutaj wrócę na ten obiekt. Z tym, że to już nie będzie odcinek sprzątaniowy. Odcinek sprzątaniowy też będzie. Prawdopodobnie z kimś, jak ktoś się zgłosi, jakiś chętny, żeby stracić parę godzin czasu ze swojego życia. No ale żeby tutaj ta historia lokalna zyskała na tym. Prawdopodobnie, co ja mówiłem, prawdopodobnie będzie odcinek o tym obiekcie, ale już w kontekście i w aspekcie samej historii tutaj tego obiektu, tego zabytku i też tej okolicy Balinkolik, czyli no, kto tutaj mieszkał, ilu ludzi mniej więcej, gdzie były domy średniowieczne, co oni tutaj robili, z czego żyli
czyli po prostu już sama historia. Dobra, a to by było na dziś. Mam cały wór, muszę go zabrać. Znowu będzie problem, żeby go gdzieś zostawić. Jak zbierałem śmieci w tej jaskini w Szandbali, tam chyba pukałem do trzech domów. Mam nadzieję, że tutaj ktoś będzie bardziej miły i uprzejmy i uczynny i te śmieci ode mnie zabierze przy pierwszej próbie. Stara droga zamkowa, jak widać, zachowała się idealnie. Jeszcze ta cały czas jest użytkowana. A dzisiaj miałem szczęście, bo pierwsza osoba, do której zapukałem, zabrała mój pakunek śmieci. Starszy gościu, koło 60. A powiedział fajnie, fajnie. Tak, mam z głowy. No i z ręki. A w ręce mam reklamówkę Aldi. Z dowcip. Po czym poznać Polaka za granicą. Na razie.